Cześć, witajcie, jestem Piki. Jest to materiał informacyjny, w którym wam powiem, co się stało przez te dwa tygodnie, które nas nie było, dlaczego była ta przerwa i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jakie zmiany zajdą na kanale, bo takie zmiany oczywiście zajdą. Z góry przepraszam was za to, że mogę się czasami pomylić w którymś słowie, w którymś zdaniu, mogę się czasami zaciąć, jednak mówię to po prostu na spontanie, mówię to jedynie z jakimiś tam podpowiedziami dotyczące tego, co mam powiedzieć, ale nie mam napisanego tekstu, jak to zazwyczaj mam napisany ten tekst, także będzie to coś nowego. Więc z góry przepraszam, że mogę się czasami gdzieś głupio pomylić. Okej, przerwa świąteczna, nie oszukując, była spowodowana tym, że głównie nam się nie chciało, pomijając fakt, że ja nie miałem zbytnio warunków przez większość czasu do nagrywania, bo po prostu była u mnie rodzina, no i nie było jak zbytnio nagrywać, ale pomijając też to, że była ta rodzina, nie chciało nam się zbytnio tego robić, jednak teraz na nowy rok wracamy z nowymi siłami i myślę, że z nowym, całkiem ciekawym kontentem na tym kanale. Okej, najważniejsza zmiana, która zaszła na kanale, to, że nasza ekipa się trochę zmniejszyła i w ekipie już nie ma Kamila z nami. Więcej raczej już się na tym kanale nie pojawi, nie będzie z nami już współtworzył tych materiałów, także jeżeli jesteście zainteresowani nadal jego twórczością, chcecie zobaczyć, co on tam teraz robi, to oczywiście link macie do jego kanału w opisie, możecie tam zasubskrybować, zobaczyć jego materiały i tak dalej, i tak dalej. Drugą najważniejszą zmianą będzie to, że chcemy troszeczkę zmienić content kanału, nie będzie już to tylko Counter-Strike Global Offensive i nie tylko zmontowane materiały z przygotowanym tekstem, ze wszystkim super montażem i tak dalej. Jakimś tam supermontażem, no z montażem. Ogólnie chcemy wprowadzić troszeczkę bardziej gamingowy content, ze względu na to, że ja tak w sumie chcę. Ja chciałbym troszeczkę zmienić ten kanał, żeby po prostu ludzie, czyli wy, widzowie, nie oglądali tego kanału tylko i wyłącznie dla historii graczy Counter-Strike'a, tylko oglądali też w sumie dla osoby, która prowadzi ten kanał, czyli dla mnie i Daniela, dla osób, które prowadzą te kanały. Żebyście po prostu bardziej poznali mnie, żebyście byli widzami kanału, a nie tylko jednej serii, czy tam nawet dwóch serii na tym kanale. Dlatego troszeczkę ten kanał się zmieni. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je śmiało teraz w komentarzach. Ja będę na wszystkie odpowiadał w następnym materiale, albo przynajmniej na większość tych ciekawych pytań, bo taki właśnie filmik mam zamiar zrobić. Mamy zamiar w sumie zrobić z Danielem, że po prostu będziemy odpowiadali na pytania wasze, czyli wasze pytania, czyli pytania od widzów. W następnym najbliższym materiale pewnie za jakiś dzień lub dwa, żebyście po prostu mogli bardziej poznać mnie jako osobę, może i Daniela nawet poznać jako osobę. Także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie w opisie, w komentarzach. A już widzicie, jak się gubię, jak głupi. Tak jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym właśnie bardziej rozwinąć ten kanał w stronę gamingową, także jeżeli macie jakieś propozycje dotyczące gier, które mógłbym nagrywać, single player czy multiplayer razem z Danielem, to po prostu je piszcie, jeżeli was coś zainteresuje, to po prostu i zobaczycie, że ktoś już napisał tą grę, to po prostu ją załapkujcie i gry, które dostaną, nie wiem, najwięcej łapek, czy będą według mnie najciekawsze w moim odbiorze, po prostu spróbuję się nagrać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie chcę zmienić oczywiście tego kanału typowo pod gaming. Nadal będą oczywiście materiały związane z historią graczy Counter-Strike'a i tak dalej. Nadal będą te serie prowadzone, tylko nie będą prowadzone już tylko te serie. Pomiędzy tymi seriami będą jeszcze właśnie zwykłe odcinki z gier i tak dalej, żeby po prostu kanał szedł w dobrą stronę, a nie tylko w stronę CS-a, no bo chciałbym, żeby ten kanał jednak był dla wszystkich, nie tylko dla graczy Counter-Strike'a. Także podsumowując, zmiany, najważniejsze zmiany na kanale to, że już Kamil nie jest razem z nami w ekipie, to, że chcemy troszeczkę zmienić na bardziej gamingowy content tego kanału. No i oczywiście jeszcze raz przepraszam was za tą świąteczną przerwę i no do zobaczenia w następnym odcinku. Czekam na wasze pytania, na wasze propozycje gier, no i trzymajcie się jeszcze raz. Dzięki, do usłyszenia, do następnego odcinka, do następnego materiału.